rękawiczki, szal zabrać, w ogóle ubrać się w kalesony na szelkach. Cześć, witam was dzisiaj w namiotowej scenerii. Niestety pogoda na zewnątrz nam nie pozwala na nagranie zbyt dużo. Mamy straszną wichurę, także no jest ciężko. Ale zabrałem was dzisiaj na jedno z flagowych angielskich karpiowych łowisk. Łowisko, a w zasadzie tak naprawdę kompleks 12 jezior przyzwoitych rozmiarów jak na angielskie warunki, z czego 9 jest dostępnych dla ogółu, a 3 są dostępne tylko i wyłącznie bodajże dla klubowiczów, nie jestem w tej chwili pewien. Jako że jestem tutaj pierwszy raz, to mało wiem. Łowisko, które ma w swojej ofercie takie ryby jak 20 karpie 20 kilo plus. Nie znam osobiście drugiego takiego łowiska, nie słyszałem o drugim takim łowisku. Stąd pewnie też to zainteresowanie. Aczkolwiek nie było tej prosto się dostać. Próbowaliśmy już od roku czasu, aczkolwiek zasada kto pierwszy, ten lepszy niestety zbiera swoje żniwa i nie zawsze można się tutaj dostać. Tak czy inaczej, zapraszam was na dziewiczą wyprawę z nowego łowiska, zarówno dla mnie, jak i dla was. Linear Fishery, zaczynamy. Wiatr z przodu, czyli wieje do nas. To jest jedyna nadzieja, że złapiemy rybę. Dlatego też wybrałem te dwa stanowiska. Choć zbyt dużego wyboru nie mieliśmy, to... No to tak jest. Co mam zrobić? Patrzcie, to jaki sprytny zestaw znalazłem. Mamy żyłkę, mamy spławik. Idzie dalej żyłka, mamy ciężarek. I słuchajcie, teraz patrzcie się na to. Idzie żyłka, żyłka, żyłka. I? Co to jest? Możecie mi powiedzieć? No nie wiem, może moje 30 lat wędkarstwa jest zbyt mało, żeby wszystko zrozumieć i pewnych cudów nie widziałem, ale... Jak? Ja nie wiem, no. Nie wiem. Nie wiem. Na grunt i na spławik? Jednocześnie? W każdym razie leżało w... przy brzegu w wodzie. Wyciągnąłem to i jestem w szoku. Myślałem, bo sam spławik tylko dyndał. Myślałem, że to ktoś tutaj na spławik sobie łapał. No, życzę powodzenia przy karpiach 20 kg plus na spławik. I jeszcze do tego 71-gramowy ciężarek z pop-upem. Brawo. Jak ktoś wie, co to jest, to niech mi powie, co to za system. Bo ja nie wiem. W ogóle właśnie straciłem z pomba. Nie wiem, jestem załamany, idzie się włożyć. Thank you.
Słuchajcie, no długo nie czekałem. Nie wiem, która jest, koło drugiej godziny. Niedawno się rozpakowałem. W ogóle straciłem spomba. Przez to cholerne wiatrzysko. Zwiał mi w ogóle na drzewo, wszystko mi porwało w cholerę. Muszę nowego spomba sobie załatwić. I rzuciłem tylko tutaj na PV-kę niedaleko brzegu. No i grzałem sobie wodę w tej chwili. Miałem sobie zagrzać wodę i zjeść sobie zupkę chińską. Zamykałem drzwi do namiotu, żeby trochę się zagrzać, bo to wiatrzysko jest naprawdę zimne. No i pojechał, nie? No ślicznie, ślicznie. Piękna sprawa. Pokazuję go wam, puszczam go, bo jest taki, no, co mam wam powiedzieć, skarłowaciały, ale ładny, ale ładny. Tutti frutti podbitą z kisłym masłem. Pierwsza rybka, nie wiem, będzie 9200, tak? Idziemy zobaczyć do znajomego, bo właśnie wpadł. Także super sprawa, nie będę sam siedział. Spóźniona jaskółka. Kolega pochodzi z Rumunii, także będziemy rozmawiać po angielsku w razie czego. Wybaczcie. Would you like to say hello, hello, hello? Hello everyone! That's Alex, that's Razvan. Getting ready for a big one. Zbliża się wieczór i spombowałem sobie dwie miejscówki. Jedna jest mniej więcej, no tak po środku wody, jedna jest z tej strony, druga idzie z tej strony. Nie wiem czy widzicie, ale już sobie zagrzewam norę, bo piździ i to strasznie piździ. Także widzimy się przy jakimś braniu. Miejmy nadzieję, że coś będzie brało. Trzymajcie kciuki i będzie dobrze, już jest dobrze. Cześć, jest chwilę po 6 chyba rano, dopiero wstałem. Znaczy ja i tak nie spałem tak, żeby spać. O 1 i o 3.30 przerzucałem wędki, ale nic się w ogóle nie stało, także po wieczorem sobie zrobiliśmy grilla, posiedzieliśmy trochę, pogadaliśmy do, nie wiem, 11 chyba czy 12. I cisza. Ale całe wszystko stoi, cały staw. Nikt nic nie miał, z tego co przynajmniej tutaj widzę. Tam jest jeszcze druga strona tego. Słyszałem jakieś tam z drugiej strony chyba tylko jakąś imprezkę mieli chłopaki. Także nic więcej tam się raczej nie działo. Robię kawę, zrobię zanętę, przerzucam wędki. No i czekamy, mamy jeszcze cały dzień dzisiaj. Ale powiem wam szczerze, jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony po wstępnej analizie wody, ale o tym wspomnę później jeszcze. Także może sobie sprawdziłem deeperem jeszcze raz, to wam pokażę to na kamerze. Ale jak na angielskie wody 10 metrów głębokości, to jest naprawdę kozacko. Show me. Move. Move, I wanna see the deeper. I wanna record the deeper. You see where they are? And that ones are big, see? Patrzcie, właśnie sprawdzamy z deeperem. W tym momencie jesteśmy tak w połowie dystansu, jak rzucamy, to jest 5,2 metra. Trochę zielonego na dnie.
właśnie 17 stopni ma woda. 17 degrees. Yeah. 4 meters and they are staying 2 meters from the bottom. 1.3. Plenty fish. Czyli ryba stoi w toni. Pewnie dlatego nie mieliśmy żadnego brania. Ale spróbujemy zawołać at the bottom. You see? Just right here. Yeah, but it's weedy. Doesn't matter. Very weedy. Longer hair rig. 20-25 centimeters. There should be some here. Yeah, they stay in here. You see? A small one. Siedem przecinek sześć metra, tak? 7,2. No pięknie. No jestem w szoku. Przepiękna woda. Z takimi głębokościami to naprawdę. Seven meters. Be faster. No także przerzucamy zestawy bliżej brzegu i jedymy z koksa, mamy cały dzień, jedymy, nie marnujemy czasu. No, sprawdziłem sobie miejscówkę dipperem, pożyczyłem od razu. Nie nagrywałem tego co prawda, ale bardzo ładne głębokości mam tutaj. Stanowisko obok uraza widzieliście, tam jest nawet 7-8 metrów. Także szok, tutaj mam największa głębokość, chyba 3-8 metra, z czego od środka idzie do mnie i się po prostu wypłyca. Z jednej strony, z lewej strony mam taki blacik fajny, z tego blaciku idzie już tak po skosie cały czas. Kończy się ten blacik, taki blacik jest 10 metrów i on do góry i jest cały zawalony ten blat grubą pokrywą zielska. Robię sobie kawę, bo piździ, jest taki wiatr zimny, no niby trochę zelżał od wczoraj, ale jest masakra póki co. Jest tak zimny, że normalnie ręce nie mam, jak w środku zimy. Nie chcę idę robić kawę, bo nie wyrobię, gdzieś czapkę mam nawet. Mogłem sobie jeszcze rękawiczki, szal zabrać, w ogóle ubrać się w kalesony na szelkach, skarpety po uszy, bo to jest tragedia, nie? W nocy też było bardzo zimno, nie wiem ile było stopni, nie sprawdzałem, ale dogrzewałem się całą noc i było zimno cały czas, także... Niby słońce świeci, no ale koniec września, tutaj w Anglii to... Dobra, lecimy z koksem.
Powiadają, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Czyli jeden garbaty Quasimodo nie czyni z tego miejsca super łowiska. Oczywiście żartuję sobie. Łowisko jest naprawdę super, łowisko jest zadbane. Bardzo urokliwe. Naprawdę tutaj wody 1,5 metra w najgłębszym miejscu nie znajdziecie. A wręcz przeciwnie, głębokości dochodzą nawet do 10 metrów. Dno jest tak zróżnicowane, że ja jeszcze w Anglii nie widziałem takiego czegoś. Trawa podwodna to jest kolejna atrakcja tego wszystkiego. Jak wiecie, ja nie lubię łatwych wód. Staram się wybierać te najtrudniejsze. I to wcale nie jest prosta woda. Od tygodnia tutaj nikt praktycznie nic nie złapał. Jestem jednym z nielicznych, którzy w ogóle mieli kontakt z rybą. Także to tak na pocieszenie chyba całej tej sesji. No i teraz kwestia jest tak naprawdę przemyśleń. Zabieram ze sobą kolejny bagaż doświadczeń. Trzeba przemyśleć sprawę. Garbaty Quasimodo padł tak naprawdę na PVK bez nęcenia. Później już po nęceniu, kiedy dostałem nowego spombo, bo jak wiecie zerwałem, tak naprawdę nie wydarzyło się już nic. Kompletnie mnie odcięło od jakichkolwiek brań. Kumpel też nie miał żadnych brań, nie miał niczego. Nikt tutaj tak naprawdę dookoła, a jezioro jest naprawdę pełne. Wszędzie ludzie siedzą, są wszystkie stanowiska zajęte. Więc całe szczęście, że nie kończymy na zero tego dziewiczego rejsu, który tak naprawdę zawsze myślę jest bardzo ważną rzeczą. Takie pierwsze kroki na nowych łowiskach, kiedy się go nie zna. Dobrze jest złapać kontakt jakikolwiek z rybą, więc super, że się udało. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Jeśli się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawcie po sobie łapkę, zostawcie komentarzyk. I widzimy się już całkiem niedługo na kolejnej wyprawie. Gdzie? Jeszcze nie wiem. Nie mam żadnego konkretnego planu. To się okaże w praniu. I trzymajcie się ciepło. Pa!